Witam, jest z wami Aleks Kubaczewski, Muno.pl. Jesteśmy tutaj razem z czwórką, a jesteśmy dokładnie w Trójmieście. Dlaczego? O tym dowiecie się już za chwilę. Mamy piękną pogodę, wszyscy są w dobrych nastrojach, a my już za chwilę ruszamy w wielki rejs, imprezowy rejs po Bałtyku. Jesteśmy w Gdyni i już za chwilę rozpocznie się tutaj Big Boat Party. Zagra dla was 12 DJ-ów, czołówka polskiej sceny. Będzie to Glace, Ricardo, Tennessee, Luke Hiero, Adam Beckett, Konrad Q, Willard, Creamer i moja skromna osoba. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem i nikogo nie pominąłem, ale od to się dopiero okaże. Za chwilę zobaczycie, jak około 300 śmiałków bawi się razem z nami, z czwórką, z Muno.pl i z organizatorami tego wyjątkowego rejsu. Właśnie na tym oto statku Onyx. Mamy ze sobą dwóch pierwszych śmiałków, których złapaliśmy tutaj na skwerze Kościuszki w Gdyni. Powiedzcie mi, w jakim celu tu przyjechaliście? Przyjechaliśmy, ponieważ jeszcze nie byliśmy na imprezie na statku. Myślałem, rekreacyjnie, rozumiem. Rekreacyjnie. Służbowo. Rekreacyjnie. Zdecydowanie, chyba że kolega służbowo. Znaczy nie, ja przyjechałem zobaczyć te tutaj fajne budynki. Ładne, prawda? Się czym Gdynia pochwalić. Wiecie zapewne, kto dzisiaj występuje, czy przyjechaliście tutaj na określonych artystów, czy bardziej przyciąga was nietypowy event, który właśnie ma się zaraz odbyć. Znaczy, wiesz, to raczej skupimy się temu drugiemu, dlatego że w Polsce jeszcze czegoś takiego nie było, tak mi się wydaje, na taką skalę i fajnie by było to zobaczyć. Przyjechałam za DJ-a Juniore. Super. Juniore. Nie znamy, ale myślę, że dzisiaj coś zaprezentuje muzycznie. Fajnego. Dziękuję wam, życzę wam udanej zabawy. Mam nadzieję, że spotkamy się, na pewno się spotkamy w środku. Do zobaczenia. Jesteśmy na Big Boat Party, czyli wielkim imprezowym rejsie po Bałtyku. Jak wiadomo, na statku nie może zabraknąć dobrego pirata. Mamy go ze sobą. Ahoj, 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 drodzy wędkarze, drodzy rybacy. Skąd pan przyjechał, panie piracie? Poznań, Sopot, Trójmiasto, Kopenhaga. Będzie pan jakiś abordaż tu dzisiaj przeprowadzał? Będziemy rozlewać rum. Jak widzicie, nie są piraci, są ludzie, którzy już się powoli zbierają, już za chwilę. Startuje wielki imprezowy rejs po Bałtyku, Big Boat Party. Zapraszamy.
Asia przyjechała do nas? Z Warszawy. Z Warszawy. Przyjechałaś sama czy z przyjaciółmi? Z przyjaciółmi zawsze. Czyli Beckett sprowadza tutaj takie osobistości, tak? Tak. Jak się bawisz? Bawię się cudownie oczywiście. Bo ja nawet jakbyśmy stali w porcie, tak by bujało przez klimat, przez ludzi, przez to, co się dzieje. No to chyba też jest urok tego, takich eventów, tak? Oczywiście, o to chodzi w tym wszystkim. Jezus Maria, ja nie mogę tutaj ustać w miejscu, naprawdę. Tak buja, w niczym to nie przeszkadza. Mamy doskonałą muzykę, doskonałych DJ-ów. Mamy też doskonałych ludzi, którzy się doskonale bawią. Słowem jest doskonale. Czwórka Polska. Keys, rep, come, you roll.
Z nami nasi dobrzy znajomi, czyli Tennessee i Asia. Witajcie. Hej. Jesteśmy na Big Bowl Party. Dzisiaj Tennessee będzie grał, prawda? No, taki mam plan. Jeszcze jak, to... jak to się nazywa? Bo gracie back to back to back? To się nazywa three back to back, three back to back, three back to back. Czyli gracie razem z... Ricardo, DJ Ricardo i oczywiście DJ Glasse. I moja skromna osoba, DJ Tennessee. Powiedz mi, jeśli chodzi o takie eventy, to z reguły dobiera się jakiś szczególny repertuar. Co przygotowałeś na dzisiaj? Wiesz co, no... Znaczy, tak mi się wydaje. Oczywiście. Dobrze mi się wydaje? Nie, oczywiście świetnie tobie się wydaje. Dzisiaj repertuar, który wybierałem na dzisiejszą imprezę, to trwało tak długo, że od 2 miesięcy selekcjonowaliśmy tematy. Każdy z nas wybraliśmy po 3, 4, 5 numerów, które zagramy, bo gramy przez 2 godziny w trójkę. W związku z powyższym, wiesz... Dlatego... Bardzo dużo się nad tym koncentrowałem. Dlatego nie mogłeś dzisiaj spać, prawda? Nie, no w ogóle dziś nie spałem. Oczywiście byłem tak podekscytowany. Nie wiem, no tak naprawdę graliśmy dzisiaj w Soho z Łukaszem i z Ricardo. Dochodzimy do sedna. Oni troszeczkę wcześniej dotarli do domu, ja troszeczkę później, bo byłem tym DJ-em, który grał na koniec. Wiesz, rozumiesz, sam jesteś DJ-em doskonałym. Polecam. Dobra, to wytniemy. W każdym razie, jak oceniasz rejs jak na razie? Jesteśmy już prawie na półmetku. Rejs oceniam wyśmienicie, ponieważ jest naprawdę całe mnóstwo znajomych. To o co nam chodziło, zgromadzić znajomych, wiesz, z różnych miast, generalnie z Polski, którzy kochają muzykę, czyli z Poznania, z Warszawy, z Trójmiasta. Są osoby gdzieś tam... Dzisiaj tak, rozmawialiśmy z ludźmi z Krakowa, z Katowic. No, dokładnie, wiesz, południe Polski też tutaj ma swoją reprezentację. Cieszy nas to, że naprawdę z całej Polski ludzie dotarli do nas. I udało nam się zgromadzić, wiesz, te 300 osób, które są na tym statku. Totalny creme de la creme. I myślę, że się wszystkim podoba, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że tobie też się podoba. Nam się bardzo podoba i mam nadzieję, że tego typu eventy będą częściej organizowane. Wiadomo, jaką mamy aurę, jaką mamy naturę, trochę niezbyt przyjazną ku takim eventom, ale dzisiaj się udało. To znaczy, wiesz, no dzisiaj jedynym gdzieś tam niuansem negatywnym jest wiatr, duży wiatr, tak? Ale ja uważam też to za gdzieś tam pozytywną opcję. Wolę wiatr niż, wiesz, deszcz i chmury. Jest piękna pogoda. Piękna dobra pogoda. Bryza każdemu się przyda. Dokładnie. Piękni ludzie, super sympatyczna atmosfera. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejny event, bo na pewno będzie. Dziękujemy. DJ Tennessee był z nami, była z nami Asia. My jesteśmy na Big Boat Party, a wy oglądacie i słuchacie Czwórki Polskiego Radia.
Słuchajcie i oglądacie Czwórki Polskiego Radia, bo Czwórka to radio z wizją, a dzisiaj jest w nietypowym wymiarze z wizją, bo jesteśmy na równie nietypowym evencie. Jesteśmy na Big Bowl Party, które właśnie nabrało nowego wymiaru. Wypłynęliśmy na pełne morze, czyli na nasze polskie, bałtyckie morze ukochane. Z nami są organizatorzy tego rejsu. Jest z nami Łukasz Glaser, Glase, i jest również Ricardo. Witam. Przede wszystkim na początek chciałbym się zapytać, skąd pomysł na taki event, dosyć nietypowy jak na skalę polską, bo z reguły jeśli odbywają się statki, to odbywają się one na, jakby to powiedzieć, wodach śródlądowych. Tym razem wypływamy na pełne morze. Skąd pomysł? Takie rejsy odbywają się na całym świecie, we wszystkich, powiedzmy, cieplejszych klimatach, ale stwierdziliśmy, że dlaczego nie możemy tego zrobić u nas. Mieliśmy już kiedyś taki rejs, to było 9 lat temu, więc to chyba już przyszedł najwyższy czas na to, żeby powtórzyć właśnie taką imprezę na statku. Z tego co wiem, 9 lat temu był chyba trochę dłuższy rejs, czy podobnie? Jaki? Dłuższy, w sensie płynęliście do jakiegoś miasta i wracaliście? Tak, płynęliśmy do Bałtyjska, ale wydaje mi się, że to co dzisiaj mamy jeszcze, to co jest przed nami, myślę, że w zupełności nam wystarczy i dostarczy pełni wrażeń. Niedziela to dość nietypowy dzień na organizację takich eventów. Jak myślisz, czy w Polsce ma szansę wreszcie ta nasza niedziela stać się takim dniem, kiedy ludzie będą skorzy wyjść na imprezę i bawić się? Bo na zachodzie to już jest norma. Dokładnie tak. Ja myślę, że no, fajnie było przełamać tą barierę tej niedzieli, w którą wszyscy jakby odpoczywają, ale fajnie było to przełamać i właśnie taki rejs w niedzielę jest doskonałą sytuacją na to, żeby spotkać się po całym weekendzie i spędzić fantastyczny czas w takich niecodziennych warunkach. No i z niecodziennymi ludźmi, jak pewnie zobaczycie za chwilę, jest nas tu dosyć sporo. Ja bym chciał jeszcze zapytać o organizację takiego eventu, bo pewnie nie jest łatwo coś takiego przeprowadzić w Polsce. Jak to było z tym eventem, z Big Boat Party? Jak to się stało, że wreszcie udało się wypuścić statek imprezowy na morzu? Jest to dlatego, że trwało to 9 lat, żeby powtórzyć, to wyobraźcie sobie, że nie było to proste. W naszym kraju niestety tego typu rzeczy są, wiesz, zawsze blokowane w jakiś durny sposób, ale udało się w końcu i jesteśmy, więc... Trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenia, żeby wynająć taką łódkę. Czy możemy liczyć na to, że od teraz będzie częściej niż co 9 lat taki event? No na pewno, mam nadzieję, że przetarliśmy w końcu szlak, który był w jakiś sposób blokowany i jest bardzo teraz przyjazna atmosfera i na pewno będziemy to powtarzać bardzo często. Czego jeszcze w takim razie możemy się spodziewać dzisiaj? Przepraszam, nie. Czego jeszcze dzisiaj możemy się spodziewać w takim razie? Jesteśmy już na pełnym morzu, rozkręciła się impreza, co jeszcze nas czeka? Nie, to jeszcze pełne morze nie jest, dopiero przed nami jeszcze pełne morze, no i oczywiście dużo dobrej muzy tak naprawdę. Jesteśmy na Big Bowl Party, jesteśmy z Czwórką, specjalnie dla Was relacja dla Polskiego Radia, dla Czwórki. Zostańcie z nami. Thank you.
Czwórka, Polskie Radio i Big Boat Party. Jesteśmy na pełnym morzu, jesteśmy na wielkim imprezowym rejsie po Bałtyku. Jest z nami incognito pewien pan, którego tożsamość niestety zdradzę. Z nami Adam Beckett, witaj. Witam, witam, cześć. Mało słychać, widzicie co się dzieje, jest pełna impreza, także ci, którzy zostali w domu, żałujcie, no ale dzięki czwórce macie tą możliwość, żeby być tu jakby z nami, chociaż troszeczkę obok, ale przed radioodbiornikami, teleodbiornikami. Nieważne. Adam Beckett mocno wspierał ten projekt Big Boat Party. Powiedz mi, co cię urzekło w tym pomyśle? No, urzekło. Oprócz tego, co tu wszystko widzimy. Wymyśl choć dwie rzeczy, oprócz tego, co tutaj widzimy. Ja nie potrafię nic innego wymyślić poza tym, co widzimy. No, przede wszystkim potencjał. To może opisz, co widzisz. Potencjał tej imprezy i jakby podejście do wykonania. Tak? Zapraszamy ludzi, którzy w ogóle są maksymalnie zdeterminowani na to, żeby dobrze się zabawić. Jest to niedziela, jest to wyjątkowy dzień na tyle, że ci ludzie wszyscy podejrzewam, że wzięli sobie urlopy w przód, żeby tylko móc tutaj uczestniczyć w tym wydarzeniu, więc no, ja jestem mega zajarany tym, że to są ludzie faktycznie zdeklarowani na to, żeby posłuchać dobrej muzyki, dobrze się zabawić i żeby wyczerpać z tego satysfakcję zupełnie inną niż w przeciętnym klubie, no. Tak to nazwijmy, tak? Co z tą dobrą muzyką? Co dzisiaj słyszymy? Jakie dźwięki? Kto je prezentuje? No dzisiaj... Czy to są ludzie znani, czy nieznani? Powiedz. No, jeśli... Kto jeśli to dla ciebie jest? Jeśli o mnie chodzi, to tak, no to są wszystko moi przyjaciele, natomiast... No mamy dzisiaj tak, Glasse, Ricardo, Tennessee, Simon S, Easy, Hanna Bernard, który niestety nie dojechał, natomiast bardzo serdecznie go pozdrawiamy, jest mega chory, bardzo mu było przykro, że w ogóle się tutaj dzisiaj nie mógł pojawić, także serdecznie go pozdrawiamy. Specjalne pozdro dla Simona. Specjalne pozdro, grasz ty oczywiście, czyli DJ Juniore, gra Konrad Ku, czyli twój brat, gra Creamer, gra Blondas, kogoś pominąłem, Luke Hero przede wszystkim, który w ogóle otworzył ten statek. I chyba wszystko, tak? No i ja, moja skromna osoba. Tak? Czyli Adam Beckett. Adam Beckett był z nami i promował tak zwany Big Boat Party przed wami. Tak, ja jestem duchem, ciałem jakby związany z tym wydarzeniem, także wszystko przeżywam. Może trochę jestem teraz roztargniony i nie potrafię sprecyzować swoich myśli, natomiast widzicie, co się dzieje, tak? No ja widzę twój nietypowy outfit. Mój nietypowy outfit wynika z tego, że przyszła do mnie dziewczyna i poprosiła o to, że bardzo ładnie bym wyglądał w tym kapeluszu. Stwierdziła, że... Mama cię poprosiła, tak? Znaczy stwierdziła, że bardzo ładnie bym wyglądał w tym kapeluszu i mi go odda w zamian za to, że jakby będę w nim tutaj paradował. Z nami był Adam Beckett, specjalnie dla Czwórki Polskiego Radia z Big Boat Party. Pozdrawiamy.
wielki imprezowy rejs po Bałtyku dobiega powoli końca. Jest nadal doskonała pogoda. Ludzie cały czas doskonale się bawią, tańczą, spaleni słońcem, głosy zdarte. Jesteśmy wykończeni, ale jesteśmy szczęśliwi. Szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w takim wydarzeniu. Big Boat Party to na pewno event, który powinien zostać powtórzony. Mam nadzieję, że tak się stanie w przyszłym roku. Tymczasem powoli, tak jak powiedziałem, dobiega końca nasza przygoda z Big Boat Party. Delektujemy się jeszcze widokami, bo jest się czym delektować. Pełne morze, pełne słońce, czyste niebo, delikatne chmurki, co prawda, ale jest... Naprawdę cudownie. Big Boat Party nie mogło zabraknąć do czwórki. Jesteśmy tu dla was, abyście zobaczyli, jak bawimy się na wielkim imprezowym rejsie po Bałtyku.
Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Big Boat Party dobiegło już końca. Ludzie nie chcą opuścić statku, cały czas są na nim, tańczą, bawią się. My powoli kończymy naszą transmisję. Cieszymy się, że byliście z nami, cieszymy się, że mogliście zobaczyć coś tak wyjątkowego. Big Boat Party, czyli wielkie falowanie w stylu popłyń, dobiegło końca. My lecimy dalej bawić się w Soho i polecamy takie eventy. Byliśmy tutaj z czwórką, byliśmy i rejestrowaliśmy wszystko specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na podobnym evencie. Dziękuję, Aleks Kubaczewski.